Mamy jakąś notatkę, kurcze pieczone. O, teraz się pokażę. Mamy jakąś notatkę, ale ja sobie ominę tę notatkę na razie. Póki co nie ma co się nią interesować, pójdźmy dalej. Poeksplorujmy troszeczkę, jak to się mówi, błonie Hogwartu. Te piękne błonie Hogwartu, które tak bardzo mi się podobają. O, a co tutaj mamy? Keep out, pumpkin patch, Hagrid. A, czyli Hagrid sobie tutaj posadził dynię. No, całkiem kurde duże są te dynie. Nie oszukujmy się. Szkoda, że jakby za tą bramą nie ma jakiegoś poziomu. Jakiejś, wiecie, misji od Hagrida. Przydałoby się coś takiego. Nie ukrywajmy. A, i mamy tutaj oczywiście ślimaki. Ogromne ślimaki, które kręcą się wokół chatki Hagrida. I mnie zastanawia jedno. Hagrid, czemu ty kurde przed swoją chatą masz kurde te ogromne ślimaki? Jakby okej. Czy nie mógłbyś się ich łaskawie pozbyć? Tak, nie wiem, zadam takie pytanie, może trudne, może nie, ale... No wypadałoby coś z nimi zrobić. O, i mamy tutaj drzwi do tego, do Quidditcha. Który oczywiście jest zablokowany przez urwane w pół drzwi. Tak, lubię na to zwracać uwagę. Patrzcie, jak urwane w pół są te drzwi. Kto normalne takie drzwi, kurde, robi? Ja pierdzielę, weźcie mi powiedzcie. Takie rzeczy tylko w Hogwarcie na to wygląda. I tutaj idziemy do Secreta, który nie wiadomo, czy dał nam kartę czarodzieja, ale sam fakt, że jest to Secret, mnie bardzo cieszy. Mamy skaczące te fasolki, które trzeba zaatakować różdżką. I w tle nam przygrywa bardzo spokojna melodia. To jest ta sama melodia, która leciała w menu pauzy w trakcie Komnaty Tajemnic na PC, tylko że w takiej wersji granej na harfie, jak się wsłuchacie. Czyli taki remix, można by powiedzieć, taki bardzo spokojny remix. Kurczę, jakie to jest piękne, ja pierdzielę. Autentycznie, ja wiem, że dla niektórych ta gra może wyglądać jak taka totalna pokraka, ale to jest dosłownie moje dzieciństwo. Ja pierdziule, ja bym chciał właśnie po takich terenach Hogwartu chodzić, jak ja kurwa haremu zazdroszczę, bez kitu. Naprawdę, autentycznie, mówię tutaj z ręką na sercu, ja haremu zazdroszczę bardzo. Jeszcze ma takiego kurwa zajebistego przyjaciela, jakim jest Hagrid, kurde, który zawsze go ugości, wesprze go. Jest olbrzymem po prostu o wielkim sercu i taka jest prawda. Hey Harry, looking forward to playing Quidditch this year? I saw some Slytherin kids earlier. They reckon this year they'll win for sure. You should go and get some practice in the Quidditch training pitch. It's opposite the main entrance into Hogwarts. Jak to jest, że ty się teleportujesz w zasadzie? Weź ty mi powiedz, gościu. Nie wiem, nie ogarniam tego. Ale wiem, że jeszcze tutaj musimy przejść, ponieważ tutaj mamy kolejny secret, który warto odwiedzić. No takie secrety będziemy sobie odwiedzać, bo czemu by nie? Mimo że gra nie przedstawia nam to jako secret, to ja to sobie przedstawiam jako secret. Jakbym miał tylko możliwość, nie wiem, dźwięku MP3, tego, wiecie, dźwięku jak wchodzicie do tych secretów, to ja bym go z chęcią użył, kurczę, pieczone tutaj. I moi drodzy, idziemy tutaj. A dlaczego? Zaraz zobaczycie. Hi Harry, welcome to my football challenge. This is the type of training that West Ham, my favorite team, uses. If you can kick the soccer ball between 10 of those flashing poles within the time limit, you'll win a prize. The timer will begin when the ball goes between the first set of posts. Good luck, Harry. No, i mamy teraz tutaj wyzwanie z piłki nożnej, czyli musimy trafić do 10 bramek. Bardzo fajne wyzwanie, dlatego że mamy bardzo fajną nawet nagrodę za to wyzwanie. I robimy sobie to na spokojnie, bo czemu by nie. Tylko często mam problem z kontrolowaniem tutaj Harry'ego z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Może to jest spowodowane jakby tym, że no nie wiem, po prostu Harry mi się trochę topornie steruje, bo przypominam, że tę grę stworzyli Argonauci,
czyli ci od Kroka, a Krok też miał, znaczy miał, był znany z tego, że miał czołgowe sterowanie, no nie? I bardzo fajnie wspominam to wyzwanie z futbolem. Nie pamiętam, czy to jest jakby autorskie wyzwanie przez twórców, czy to jest coś, co miało miejsce w książce, bo w filmie pamiętam, że czegoś takiego nie było. W wersji PC-towej tym bardziej czegoś takiego nie było. Nie wspominając już raczej o wersji na PS2, gdzie tam na bank czegoś takiego nie było, więc wydaje mi się, że Argonauci zrobili swój taki bardzo autorski pomysł z tym wyzwaniem z piłką nożną. Ja coś takiego szanuję jak najbardziej. Szanuję takie oryginalne rzeczy i szanuję takie oryginalne rzeczy i oryginalne pomysły, to bardziej chciałem powiedzieć. I mówię, no, zawsze mam z tym problem, bo nigdy nie potrafię normalnie wycelować i nie zdziwię się, jeżeli będę musiał to powtarzać. Mimo, że to jest proste jak barszcz wyzwanie, to jednak, no, Harry ma swoje, kurde, fochy. Bardzo często. No, trzeba będzie powtarzać. Oczywiście, że chcę. Tak więc widzimy się za niedługo. I jestem z powrotem. Patrzcie, ile mam w ogóle czasu już. Jak widzicie zresztą. A mamy już tylko te dwie bramki, więc teraz możemy się naprawdę opitalać, ile wlezie. Ale mimo co, ja się skupię i zakończę to w miarę szybko wyzwanie, żeby nie było po prostu niedomówień. Pyk. Halo? Ej, to mi się już nie podoba. No, teraz to mi się podoba. I nagroda myślę, że całkiem fajna, mimo że to są tylko fasolki, a nie ma tutaj żadnych, nie wiem, punktów dla Gryffindoru czy jakichś innych rzeczy, to jednak nagroda jak najbardziej spoko mi się wydaje. A im więcej fasolek, tym zawsze lepiej, pewnie, że tak. Mimo że już nie będziemy handlowali z Fredem i George'em, to jednak sam fakt tutaj się liczy. No nie? No tak, oczywiście, pewnie, że tak. Dobra, wyłączę to światło, bo wyglądam jak idiota z tym światłem. Niestety musicie przeżyć to, że mam słabe oświetlenie. No ale no cóż, trudno się mówi. Niestety nie mogę być w 100% widoczny, a szkoda. No dobra, no to co trzeba było zrobić tutaj, to zrobiłem. Z takich pobocznych zadań. Jest jeszcze jedno pomieszczenie, które na początku Błoni Hogwartu próbowałem wejść z nim w interakcję. Ale spokojnie, dojdziemy tam, nie ma problemu. No, nadal czeka na nas ten list, kurde. Bardzo dobrze. It's time to practice your seeker skills. Meet me at the Quidditch training pitch, across the bridge from Hogwarts main entrance. Hedwig will show the way. Oliver Wood. No, i musimy teraz lecieć za Hedwigą do Olivera Wooda. Myślę, że pamiętacie, kim był Oliver Wood, bo w PC-towej wersji Komnaty Tajemnic o nim wspominałem. Więc ja, musimy teraz za Hedwigą lecieć. Oczywiście my nie będziemy lecieli za Hedwigą, ponieważ trzeba wejść w interakcję z tymi tutaj wszystkimi ścianami. I to chyba było tutaj. Tak jest, tutaj musimy iść. Dokładnie tak, kolejny secret. Ta, mamy tutaj wyjątkowo wkurzoną fasolkę, którą niestety nie możemy jakkolwiek zaatakować. No bo niestety, jak widzicie, ona zaczyna nas atakować i się robić czerwona. Co jest też fajnym motywem, nie będę tego ukrywał. No ale no niestety, nie możemy sobie pozwolić na takie ciągłe ataki, więc możemy tylko te mniejsze fasolki atakować lub te mniejsze takie coś a la fasolki. No ale sam fakt jednak, że możemy coś takiego zrobić i zdobyć łatwe fasolki, mi sprawia oczywiście jak najbardziej frajdę. Defendo!
No i tyle. Tyle z tego secretu. To jest taki secret bardziej dla samych fasolek niż dla jakiejś, nie wiem, karty czy jakichś dodatkowych interakcji, więc możemy stąd iść. Jała, to trochę bolało. Znaczy wiadomo, moja reakcja trochę jest spóźniona, żeby nie było, że jest desync audio. Ale no. Oj, Hedwiga bardzo się niepokoi, zresztą nawet nie tylko ona. Harry, I'm still waiting for you to attend Quidditch training. Meet me at the Quidditch training pitch across the bridge from Hogwarts main entrance. Oliver Wood. Dobrze, Oliver, spoko. Harry, I've missed Herbology and Professor Sprout's gonna be really angry. Hello, Neville. What happened? I got lost and ended up coming out this wall behind me. It must be a secret passage. Uuuu, Neville, nieładnie, kurde, nie przychodzi do profesor Sprout na lekcję, kurde, a ona czekała na ciebie i teraz jedyneczka będzie i kurde, wypad ze szkoły będzie, no jessa, gościu. To tak mniej więcej mogę to skomentować. Ja pierdziule. Masakra. Ale dobra, idźmy do tego Wooda, bo Wood zaraz będzie tam pyskował do nas, wejdzie z nami w pyskówkę i będzie dopiero, kurde, fame MMA, kurde, w Hogwarcie. Gdzie ty jesteś, Oliver Wood? Gdzie ty, kuźwa, jesteś? A, ty tutaj będziesz. Dobra. To ten, kurde, teleportujący się uczeń będzie na nas czekał. Więc przechodzimy dalej, no bo on i tak nam nic nie powie w sumie. Raczej będzie pierdolił to samo, więc idziemy. All right, Harry. Grab your broomstick and we'll begin the training. Welcome to Quidditch training. In a Quidditch match, whichever seeker catches the golden snitch scores their team 150 points. Which is why seekers tend to get fouled so much, and also why we need to keep training. First off, we're going to practice your basic broom controls on a special training broom. This broom won't let you fly far from the ground, so we can concentrate on practicing your steering. Steer left and right to fly between the poles and use the X button to speed up. Try and finish the course before my stopwatch counts down. Get set. 3, 2, 1. Okej. Musimy przelecieć przez 20 bramek. I zastanawiam się jedno, gdzie jest Madame Hooch? Od kiedy uczeń może prowadzić za nią lekcję? What the fuck? To jeszcze Colin przy okazji jest i zdjęcia robi. Albo stoi jak słup soli. Nie, on będzie zdjęcia jeszcze robił pewnie. No pewnie, że tak. Słyszałem odgłos aparata. No kurde. Co za głąb. No nie może się powstrzymać. Uzależniony, kurde. That's good. Excellent. For that performance, you've earned your gold wings and 25 heist points for Gryffindor. Right, Harry. Now we're going to move on to the next stage. I've got two broomsticks to choose from. You should try them both out to see which one you prefer. Here's the first one. Try it out by flying through these rings. Zaraz coś powiem. Dosłownie za chwilę. Some people prefer the up and down controls the other way around. This second broom will let you try with these controls. Do you want to try them again? Nie. Nie chcę powtarzać, ale zastanawiam się jedna rzecz. Jak to jest, że uczeń może dać drugiemu uczniowi punkty dla Gryffindoru? Co to jest, kuźwa, za nonsens? So Harry, which one did you prefer? Select your broom by moving left or right. Aha, i teraz mamy wybór pomiędzy tymi miotłami, czyli ta miotła to będzie powtórka z tego, co robiliśmy przed chwilą, a ta druga miotła to będzie po prostu... No, nowy jakby, tam w sensie dalsza lekcja treningu, tylko że nie będziemy już powtarzali tego, co przed chwilą robiliśmy. I swoją drogą fajny złoty zegar tutaj jest. If you decide to change controls later, you can do so from the options screen. You've completed basic Quidditch training and now can play in the Quidditch League. Let's continue on to the advanced training. You've completed basic Quidditch training. Would you like to quit? Okay, now let's practice chasing the snitch. The training broom will now let you fly up and down. For the first part of your seeker training, let's see if you can fly through 10 hoops generated by the snitch. Get ready, Potter! 3, 2, 1, release the snitch, Colin! Okej,
No i mamy to! Mamy to, proszę państwa! Mamy Supermana 64, kurde, w wersji Harry'ego Pottera po raz kolejny. O Boże święty, kurde. Druga gra z serii i znowu mamy powtórkę z rozrywki, jeżeli chodzi o przelot nad pierścieniami. Mimo, że to bardzo lubię, to jednak jest to momentami męczące, nie oszukujmy się. Oj, jeden ominęliśmy. Niedobrze, niedobrze, nie podoba mi się to. Excellent. For that performance, you've earned your gold wings and 25 heist points for Gryffindor. Time for your second seeker training lesson. You seem to have gotten the hang of chasing the snitch. Let's see if you're any good at catching it. Fly through 10 rings, then move your hand over the snitch and hit the X button when it appears on screen. On my mark. 3, 2, 1. Ale przez chwilę, kurde, był lag przy tych pierścieniach. Ja pierdzielę, ale gra tam musiała spaść na, kurde, nie wiem, 15 klatek na sekundę. Ja jebę, kuźwa mać. Ale jeżeli chodzi o trening z Oliverem Wood, to nie wypowiadam się tutaj nie bez powodu, dlatego że no nie mam jakichś zbytnio wspomnień, jeżeli chodzi o to. Jakby nie sprawia mi on jakichś zbyt wielkich problemów. Może tylko poza tym, że zamiast tych złotych skrzydełek to zdobywałem te srebrne albo brązowe, no nie? Brilliant. For that performance, you've earned your gold wings and 25 heist points for Gryffindor. In a Quidditch match, whichever team's seeker catches the golden snitch scores 150 points for their team. This often results in that seeker's team winning the match. Let's see how you manage catching a snitch whilst racing against another seeker. Ready? 3, 2, 1. Kurde, sam ten trening jest taki całkiem, muszę przyznać, dosyć długi, nie? Uszykujmy się. Mamy tutaj jakby 4 dodatkowe rzeczy, a nie 3, tak jak to było w przypadku kamienia filozoficznego, że już po trzeciej turze Madame Hooch mówiła, żeby Potter wypierdalał gdzie indziej. Więc no, muszę przyznać, że całkiem fajnie, że to wydłużyli z jednej strony, ale z drugiej strony niewiele się to tak szczerze różni, no bo to jest powtórka z rozrywki z kamienia filozoficznego, nie oszukujmy się. I w ogóle sam motyw z tą ręką Pottera, która musi, wiecie, że musimy wcisnąć X, żeby złapać znicz, jest całkiem spoko, ale to mnie zawsze triggeruje, bo ja nigdy nie potrafię tego za pierwszym razem zrobić. I zawsze mam wrażenie, że nawet jeżeli już jesteś dosłownie przy tym, żeby wcisnąć X-a, to Harry tak czy siak tego nie złapie od razu. Wydaje mi się, że to trzeba, kurde, spamić cały czas tym X-em, żeby jakkolwiek Harry zebrał. That's it, Harry. Good work. Keep it up. Elegancko. Ładnie. Teraz się skupiamy. Uwaga, zamykam mordę. Excellent. Elegancko. You've earned your gold wings and 25 heist points for Gryffindor. 360 punktów dla Gryffindoru. Good session, Harry. The Quidditch training doors are always open for you. Hey, Harry. Fancy a bit of dueling practice? I don't know. Do you think it's a good idea? Yeah, why not? I've beaten Fred before, you know. Anyway, if you're going to win against all the Founders champions, you need to practice. That's true. How about here then? This looks good. Let's say the path divides us, so it's like a proper arena. You can't cross it, and neither can I. Remember, Harry, you cast knockback jinxes in the same way you usually do with the X button, but special jinxes are cast using the circle button. And look, those flowers are sparkling, so that means they'll have special jinxes hidden inside them. Right, let's go. Get ready! Jewel!
No, czyli mamy powtórkę z rozrywki, czyli to, co miało miejsce w poprzedniej sesji. Czyli tym razem zamiast z Weasleyami, to naparzamy się z jednym Weasleyem. I to z Ronem, który jest, no nie oszukujmy się, ale słaby w te klocki. Ron z siebie w ogóle śmieszne dźwięki ten wydaje, nie? Takie au! Au! Dobrze! I tak już padł, kurde, śmietnik. Ale to oczywiście pojedynek z Ronem jest bardzo łatwy. Nie oszukujmy się. A czemu w ogóle Harry ma ten symbol Gryffindoru, a Ron ma po prostu Ron? Jakby... Czy to oznacza, że Ron w ogóle do innego domu, kurde, należy? Może Ron należy do domu dla zmyślonych przyjaciół pani Foster, kurde? Tak mi się to jakoś skojarzyło, nie żeby coś, bo wiecie no, poza Harrym, no to Ron nie ma zbytnie, kurde, przyjaciół, hehehe. Pamiętam, że jak byłem mały i pierwszy raz grałem w tę grę, to zdarzyło mi się coś takiego, że Ron miał jeden punkt od razu, nie? I... W sensie od razu, mam na myśli to, że po pojedynku z nim to nie było czegoś takiego, że wygrywałem 2 do 0, tylko 2 do 1. Bo on zdobył jeden punkt i potem wiadomo, trzeba było mieć tą finałową rundę. Wiadomo, o co chodzi. Wow, brilliant, Harry! You're really good! I reckon you could beat nearly anyone now! No, tobie bardzo słabo poszło, Ron, nie żeby coś. Have you heard that Slytherin have a new seeker? I wonder who it could be. It's me. And look at what my father has brought the whole Slytherin team. Very latest model. Only came out last month. I believe it considerably outstrips the old 2000 series. At least no one on the Gryffindor team had to buy their way in. No one asked your opinion, you filthy little mudblood. You'll pay for that, Malfoy! Ron, are you alright? I don't feel so good. Ron, you'd better get to Hagrid's quick. Follow Ron, Harry, and don't let him out of your sight. I zaczynamy mój ulubiony wątek w tej gierce. A mianowicie ściganie kurde Rona, który żyga dosłownie ślimakami. I to jest coś, co zostało pominięte w wersji PC-towej z jakiegoś powodu. Nie wiem z jakiego, nie rozumiem. Nie wiem, czy ten wątek czasem też nie był pominięty w wersji na PS2, ale no mówię, proszę mi nie spoilerować, bo ja jeszcze nie robiłem serii z PS2, więc... Ale jest to bardzo interesujące. No i tutaj jakby, jeżeli chodzi o fasolki, no to troszeczkę szkoda, że nie udaje mi się ich wszystkich zebrać, no ale trudno się mówi. Przynajmniej to, co zbiorę, to będę mógł mieć zebrane, no nie? Ale w ogóle podoba mi się samo udźwiękowienie w tym poziomie, czyli muzyka, która nam tutaj towarzyszy. Jak i sam pomysł na poziom. To jest naprawdę, kurde, bardzo fajna lokacja i uważam, że nawet taka lokacja powinna być jeszcze zwiedzona przez Harry'ego, tak nie ścigając Rona. Tylko po prostu, wiecie... Ta lokacja aż się prosi, żeby, nie wiem, wstawić tutaj gdzieś jakiś secret z kartą czarodzieja, no i ogólnie z jakimś wyzwaniem, nie? No po prostu... Głupio jest aż raz odwiedzać tylko te lokacje. I to tylko w przypadku takich okoliczności jak ta, no nie? Ja uważam, że z tego miejsca mogliby zrobić jakiś fajny poziom. Z tej lokacji, którą teraz przechodzimy. I ogólnie, jeżeli chodzi o te lokacje, to nigdy nie miałem jakiegoś większego problemu z... tym poziomem. Nie sprawiał mi on jakiegoś super problemu, powiem wam szczerze. Był taki całkiem prosty, muszę przyznać. I te odgłosy w tle, kurde. Dobrze, dobrze, kurde, podoba mi się to. Śmieszne, nie powiem.
Nigdy jeszcze nie udało mi się Rona, kurde, tutaj zgubić, powiem wam szczerze. Za każdym razem jest tak, że ja go zawsze doganiam. Nigdy nie udało mi się zrobić tak, żeby Ron dobiegł do końca i żebym ja go zgubił, no nie? Za każdym razem po prostu jest tak, że ja go doganiam, więc nie wiem, co się dzieje jeszcze, że jak go zgubimy. Czy jest jakiś, nie wiem, ekran, że on, nie wiem, gdzieś wbiegnie, spadnie w dół i po Ronie jest, czy o chuj tu chodzi? Nie mam zielonego pojęcia. Wiem tylko, że zbliżamy się do chatki Hagrida. Tylko tyle wiem. Right, Harry, we gotta let these slugs run their course. I'll give you Fang's bowl to catch them in. Move the bowl under Ron to catch them. Try and empty the slugs into the barrel as often as you can using the square button, or it'll overflow. Hurry up, Harry. Good luck. No i teraz musimy te ślimaki, które Ron wyżyga, wrzucać do tej beczki. To jest taka dosyć ciekawa, nie powiem, że nie, minigierka, no nie? Podoba mi się nawet ona, zawsze miałem z niej bekę. Co prawda. Jest taka śmieszna, kurczę, troszeczkę, chociaż troszeczkę humoru, delikatnie humor tutaj został podkręcony, nie będę tego ukrywał. I nigdy nie udało mi się tej minigierki skiepsić. Za każdym razem udaje mi się ją zrobić za pierwszym razem. I tak też będzie w tym przypadku. Well done, Harry. That was a great effort. How are you feeling, Ron? Oh, I never want to see another slug as long as I live. Next time I'll get Malfoy for sure. How can he call Hermione a mudblood? Ron, it's only a word. Yeah, but that word's the most insulting thing he could think of. Mudblood is a really unpleasant name for someone whose parents are non-magical. There are some wizards who think they are better than everyone else because they're pure blood. Thanks for defending me, Ron. Especially the way your wand's been behaving. Yuck! I can still taste the slugs! I think I need to go and brush my teeth again. Gosh! Look at the time! We'd better get to Professor Lockhart's Defense Against the Dark Arts class. Do we have to? Really, Harry? I don't know what you've got against Professor Lockhart. He's a fantastic teacher. Well, he seems to think so. Defense Against the Dark Arts can be found in the upper castle. I'll show you the way, Harry. No, tak więc Ron zachował się jak prawdziwy kumpel wobec Hermiony. Obronił ją przed Malfoyem, niestety poświęcając siebie samego, żeby wymiotować ślimakami, nie oszukujmy się. I teraz włączymy sobie już autosave. Dokładnie tak, elegancko mamy odpalony już autosave. Tak, upewniliśmy się, jest elegancko. I teraz idziemy do Upper Castle, albo Upper Hogwarts. Czyli idziemy po prostu na piętro wyżej lub do następnej wieży Hogwartu. Ale tutaj będziemy sobie powoli kończyć. Tak tylko chcę nadmienić. Moja ulubiona muzyka się tutaj włączyła, tak by the way, co mogliście zresztą usłyszeć. Ale tak, moi drodzy, tutaj będziemy sobie kończyli moją przygodę z Harrym Potterem i Komnatą Tajemnic na PS1 na dzisiaj. Chociaż być może dzisiaj, czyli 13 kwietnia, sobie może jeszcze potem odpalę nagrywanie z Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic na PS1, zobaczymy.
Tak czy siak, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o Harrym Potterze na PS1 i Komnacie Tajemnic. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli YouTube nie da wam powiadomienia o tym odcinku lub o tych odcinkach, to po prostu macie te powiadomienia na Instagramie. A grupa na Facebooka i Discord to po prostu się wszyscy ze sobą tam integrujemy. To by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, adios!